Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracam do Solstice u mnie na kanale i kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy. Mam taką nadzieję, bo to nowy rzut nagrań. Tak więc, no cóż, mam nadzieję, że gra ma jakiś dobry system autosave'ów. To jest, wiecie, jedna z tych rzeczy, którą się nie przejmuje, kiedy gram w coś prywatnie, ale już podczas zagrajmy jest to problem. Tak, ale tego nie poznaję z poprzedniego odcinka, tak więc zakładam, że wszystko jest w porządku. Tak, mam tutaj przynajmniej małą zagadkę. Albowiem musimy przejść przez most. Most jest nieaktywny. W sensie most jest zniszczony po prostu. Musimy go odblokować z kolców spaczenia. A następnie użyć odpowiedniej kombinacji dźwigni i pokręteł, by most się podciągnął. Oczywiście, tak. To jest to, że ja oczywiście zbieram te wszystkie pierdółki, kryształki i tak dalej, ale dobrze wiem, że wiecie, będziemy mieli tego aż za dużo. A jednak wiecie, świeci się, trzeba podnieść, punkciki lecą. Odruch gracza wchodzi, trzeba zbierać. Dobra, i teraz tak, tu już wszystko zostało. Nie mogę przywyknąć do tego, że kontrolę nad kamerą mamy tylko i wyłącznie w walce. Poza walką możemy sobie wykonać taki mały, nie wiem, ogląd, ale de facto nie możemy obracać kamery. Dobra, co tutaj mamy? A. Możemy dopasować zębatki. Chyba możemy zrobić to z dwóch stron naraz, o jeśli nie. A, tu już było. No dobra, to jeszcze raz. Podoba mi się to, że Briar, kiedy biegnie swoim zwykłym tempem, to cały czas trzyma rękę na rękojeści miecza. Fajnie, daje taki, wiecie, image gotowej do akcji laski, która zawsze jest gotowa machnąć mieczem, nieważne co. A ogólnie tak, tutoriale w tej grze są absolutnie pierdzielnięte i te okienka będą nas nawiedzać do samego końca gry, więc najprawdopodobniej w pewnym momencie się ich po prostu pozbędziemy. Ja w ogóle chyba to zawaliłem, o jeśli nie mylę. Ale zaraz zobaczymy, bo wiem, że możemy też opuścić te mosty niżej i wtedy one odsłonią nam zagadki, w sensie odsłonią nam dodatkowe... A, dobra. Odsłonią dodatkowe po prostu nagrody. Widzę, że na dole mamy challenge. Po drugiej stronie będziemy mieli... Oczywiście już to zwaliłem w tym momencie. Po drugiej stronie mamy żyłę z kryształami. Tak, ta powtarzalna animacja zabija mnie oczywiście. Rozumiem pokazać to raz, ale po co tyle razy? Ja oczywiście teraz mam to w najgorszym możliwym ustawieniu. Totalnie, absolutnie najgorszym. Ponieważ jedno jest opuszczone, a drugie jest podciągnięte i one, wiecie, nie będą się nigdy... Nie będą na tym samym poziomie. Ale to w tym momencie jest super nieistotne. Zawsze podoba mi się, gdy mamy jakiś rodzaj znajdźki czy czegoś takiego. I wiadomo, wygodne jest, kiedy ta znajdźka dociąga się do postaci grywalnej. To jest super, to jest bardzo wygodne i wiecie, zaoszczędza bardzo dużo czasu przy dłuższym graniu w daną grę. Bo to jest, wiecie, zawsze parę sekund, żeby podejść do znajdźki, zobaczyć animację podnoszenia i tak dalej, tak dalej. To potem, wiecie, czas gry sztucznie się nabija. Tak jak ja to robię teraz, bawiąc się tą bajką, nieskończoność. Ale to tylko kwestia mojej głupoty, a nie coś specjalnego, spokojnie. Ale lubię też to, że najpierw kryształy w tej grze opadają na ziemię, wiecie, najpierw leżą na ziemi, są fizyczne i dopiero wtedy po chwili Briar je przyciąga. Wiecie, pokazują to, że one leżą przez chwilę na ziemi, pokazują, że są fizyczne, że mają wagę, że normalnie są częścią tego świata, tak więc bardzo mi się to podoba.
To jest zawsze ten problem, który miałem w sensie zawsze. Głównie problem, który miałem w Devil May Cry 4, gdzie bardzo lubiłem fizykę i wygląd i dźwięki. I tak są animowane orby, kiedy one, wiecie, właśnie przewracają się na ziemię, jak wy coś rozwalicie i leżą, się tam śmiesznie turlają i w ogóle. Wiecie, zawsze to lubiłem, to było bardzo fajne. Ale z drugiej strony podchodzenie i zbieranie każdego orbika z wielkiej lokacji było irytujące jak diabli. A, ta muzyka jest taka dobra. Zawsze było super irytujące i właśnie zabierało bardzo dużo czasu, który można było poświęcić na coś innego. Ale z drugiej strony, kiedy kupiliście Get More Orbs, czyli wiecie, podnoszenie absolutnie wszystkiego z dowolnej odległości, to orby z automatu przyciągały się do protagonisty i to już nie było takie cool. O! Mamy wielkoluda. A najpierw zajmiemy się od tego gościa, bo on będzie tutaj walił plecki przez cały czas. Mamy dobry poziom Unity. Lud będzie nawalała jak mały machine gun. To jest coś, do czego trzeba przywyknąć, że właśnie niektórych wrogów z automatu blokujemy i atak nigdy nie chodzi do skutku, a innych go zatrzymujemy, atak jest po prostu opóźniony, wiecie, byśmy nie stali i nie kombosowali sobie wroga, kiedy on się zamachuje, bo to zrobi nam kuku, tylko że nieco później. Oje, o, popełniłem błąd. Czy zdążę? Zdążyłem, dobra. Challenge completed. O, czas był na brąz, tak, definitywnie. To jest to, że ja te wszystkie próby na moim save'ie zrobiłem koniec końców na najwyższe oceny, bo wymaga tego trofka. I większość z nich, jeśli chcecie zrobić bardzo szybko, to w większości musicie używać młota, bo młot ma tak kosmiczny damage, że to jest nieporozumienie. I to jest konsekwentne do samego końca gry. Będziecie mieli potem naprawdę konkretne bronie do konkretnych celów, a mimo to młot i tak będzie waszym wiernym towarzyszem, ponieważ damage tej broni jest nieprawdopodobny i to, że mamy ją dostępną od samiutkiego początku... Awesome! Dobra, teraz możemy w końcu dobić do końca. I o jeśli nie mylę, dosłownie przekroczenie tego mostu zakończy rozdział. No i może przekroczenie tej lokacji? Coś takiego pamiętam? No, proszę bardzo. Ogólnie rozdziały bardzo często, chyba nie zawsze, ale bardzo często konsekwentnie kończą się tym, że Briar wchodzi w jakąś wrota czy coś takiego i kamera się od niej odsuwa. Opuściliśmy jedną walkę. Ciekawe. Co jest bardzo dziwnym skojarzeniem, ale kojarzy mi się osobiście z grą Medieval, gdzie był dokładnie ten sam motyw, gdzie na końcu rozdziału główny bohater wchodził w drzwi i kamera płynnie się od niego odsuwała w tym momencie. Wiem, że dziwne skojarzenie, ale miałem to skojarzenie przez całutką tą grę, przez całutką przygodę. Wiecie co? Jakby jasne. Więcej mocy w super mocnym młocie. I like it. Chcę tego. Poproszę. Dobra, lód. Ludka. Czy mamy cokolwiek do wzięcia? W sumie? Nie, na to nas nie stać. Pewnie na nic, co? Tak, na nic. Tak właśnie myślałem. Jesteśmy biedni. Więzienie, oczywiście. Ponieważ za każdym razem, kiedy jest jakaś apokalipsa, która zmienia ludzi w jakieś potwory, które nie mają nad sobą kontroli, obowiązkowo protagonista takiej gry musi przejść przez więzienie. Ponieważ wiecie, co jest gorsze od cywili zmienionych w potwory? Więźniowie i pojeby zmienili w potwory. To wygląda jak prison. Chcę
wonder if they knew what was going on outside. That's unlikely. And even if they knew, I doubt that they let anyone out. It will be up to us to liberate them. Hello there. Podoba mi się ta mała fala uderzeniowa, która się robi, kiedy używam specjala z młota. Ona nie jest jakoś super widoczna, jeśli nie mamy jeszcze jedności, nie mamy jeszcze Unity. Ale właśnie i tak ona występuje, tylko jest po prostu no, gorzej animowana, więc możemy odepchnąć wroga na dystans. O, Unity dobite. O, dobra, i specjal wszedł. Nie byłem pewny, czego znajdę, już byłem w trakcie combo. Oj, proszę, szybciej zostałeś. Wow, dobra. Zaczniemy od dystansowca. Sayonara. O Jezu, nie ta gra. Sterowanie mi się pomyliło. Chciałem zmienić lokon na innego wroga. Tam lód zniknie. A nacisnąłem strzałkę, bo to grałem w Star Ocean i tam właśnie zmienia się lock-on strzałkami. A chciałem po prostu tylko przeskoczyć. W sumie jak się zmienia lock-on w tej grze? To jest dobre pytanie. Może to wiedziałem przy poprzednim rzucie nagrań, teraz już tego nie pamiętam. Po prostu zmieniam analogiem. Tyle. Dobra. Sorry, zatrzymany. Aj, pięknie. Czasami nie odpala się cinematic kamera, co z jednej strony jest słabe, a z... Och, i widzicie, pokusiłem się na zbyt długie combo i dostałem damage, bo atak był tylko zatrzymany. Co jest z jednej strony spoko, co z jednej strony jest słabe, no bo wiecie, cinematic kamera jest fajna, a z drugiej strony cinematic kamera w tej grze pokazuje wam wasze ruchy zawsze z dokładnie tego samego ujęcia, więc kiedy ona się nie odpali, to jak raz macie opcję zobaczyć je z innej perspektywy, to jest wiadomo fajne. Aczkolwiek jest to na tyle niekonsekwentne, że raczej jest to błąd, a nie celowe zagranie. Chociaż chyba w opcjach aż nawet można na to spojrzeć. Chyba można totalnie wyłączyć cinematic kamerę podczas specjali. Graphics? Niekoniecznie. Controls. Kojarzę gdzieś taką opcję, ale teraz pewnie na szybko jej nie znajdę. No nic. Czy to jest... Nie, już to zniszczyłem. Dobra. Ogólnie tak, jeśli jest coś, co ktoś może uznać za wadę, to gra jest bardzo monotematyczna, jeśli chodzi o barwy. Tak jak już mówiłem wcześniej, w poprzednich odcinkach, wszystko jest skąpane w tym kind of niebieskim, chłodnym świetle. Bardzo rzadko widzimy inne kolory, dopiero tam pod samiutki koniec gry gra staje się troszeczkę bardziej, nie wiem, kieruje się stroną fioletów i jakichś tam mrocznych barw, aniżeli właśnie chłodnego niebieskiego. Mi to jakoś akurat super nie przeszkadzało, bo twierdzę, że klimat tej gry jest 10 na 10 i cały czas, wiecie, mamy te momenty eksploracji, kiedy jesteśmy samotnym wojownikiem w utraconym mieście, który mierzy się z przeciwnościami i raczej ma świadomość, że nie wyjdzie z tego cało, ale z drugiej strony też mamy właśnie totalną właśnie energiczną muzę podczas walki, więc sobie także mi... No i także czegoś mi tutaj brakowało, wszystko jest na miejscu. Plus to, że właśnie wszystko jest takie niebiesko-chłodne. Zabiera tej grze ten feeling standardowego do bólu dark fantasy typu szaro, buro i ponuro. Jednak to, że właśnie zdecydowałeś się na taką, nie wiem, zimną paletę barw, jakby robi coś innego z tą grą.
daje trochę więcej własnego smaku. No, to już co, piąty raz, kiedy słyszymy ten dialog? A jesteśmy w trzecim rozdziale, moi drodzy. Rozdział jest 28 dla przypomnienia. Tak więc... no. Nasłuchamy się tego. To jest decyzja, której jawnie nie rozumiem. Nie rozumiem, jakim cudem, wiecie, ktoś miał urządzał tej playtesty i ktoś grał i powiedział, ej, wiecie co, dialogi Briar i Lud są fajne, kiedy słyszymy je pierwsze dwa razy, a potem są irytujące. Albo dograjcie ich więcej i dodajcie je w patchu czy cokolwiek, albo... albo po prostu wyłączcie to, bo to słyszenie, słuchanie po raz 20 w ciągu gry, że ich ostatni szczęśliwy dzień był pod tym wielkim drzewem w ich wiosce, to wiecie, chwytało za serce po raz pierwszy, może trochę po raz drugi, a potem było tylko irytujące. Ah, so good. Zobaczcie chwilę. No. Już jesteśmy. I tak, mamy nowych przeklętych, nowe zjawy. Te ziomeczki są bardzo słabe, mają bardzo mało życia, ale mają lasery. I kiedy... no... te normalne zjawy jednak atakują szponami i szarżują na was z boków, te przenikają przez obiekty. O, Ludza zejdzie. Dobra, okej. Zdążyłem. Tak, te po prostu atakują z dystansu i przenikają pionowo. Boom! I tak możemy część tych ataków zblokować z tych laserów. Idealne kontry Lud też oczywiście napełniają nam Unity, tak więc... jeśli zostawimy paru strzelających i będziemy płynnie ich blokować, no to wygrano dla nas. Wszystko? Wszystko, dobra. Tak, zaczynamy polowanie na zjawy. O Jezu. Wszyscy? Nie, jeszcze jeden. O, to był skor na diament? Poważnie, gro? Podnieś standardy. Tak, jak to ze wszystkimi tego typu grami bywa, kiedy flow jest, to flow jest i potraficie wyciąć wszystkich przeciwników w jednym płynnym combo, a innym razem mam takie dziabanie, jak było właśnie tutaj, gdzie cały czas lądujecie, cały czas coś się od was odsuwa i tak dalej, więc no... nie wszystkie walki są sobie równe, okej? Dobrobyt na ścianach. Myślę, że kupując proficiency do młota, wykonaliśmy bardzo dobry, bardzo boostujący nasz damage ruch. Mam wrażenie, że to była bardzo dobra inwestycja. Strasznie dziwne, że właśnie to jest to, co mówiłem, że miecz ma tak mało upgrade'ów, że ogólnie ma mało ruchów, że nie mamy nawet opcji zboostowania damage'a naszego podstawowego narzędzia mordu, które jesteśmy zmuszeni nosić na plecach przez cały czas, bo tak, oczywiście będą inne bronie i będziemy mogli je zmieniać praktycznie dowolnie. O, opcjonalna walka. Hello? O, dziękuję łaskawcze, zespełniłeś się do końca. Tak, właśnie inne bronie możemy zmieniać do woli, ale młot jest z nami przez cały czas. No i wróćcie, miecz jest z nami przez cały czas. Naczytałem wiecie kwadrat, żeby tykać młotem i mój umysł z automatu to powiedział. Dobra.
Nie! Nie! O, okej, okay, dobra, animacja mnie osłoniła. Tak, podczas animacji synergii ataków jesteśmy totalnie nieśmiertelni, tak więc... That's nice. Mamy go pod ścianą. Easy peasy. Ogólnie coś, co mogę powiedzieć wam o mieście Ilum, jest to miasto kocha swoje wieże, jakby to miasto kocha wieże, jakby będziemy w tylu różnych kuźwa wieżach, będziemy tyle razy widzieć ten pattern schodów, który widzimy teraz, jakby to miasto nienawidziło osób, które nie lubią chodzić po schodach, definitywnie. Wszystko budowane kurwa wzwyż, wind też jest w sumie dużo, aby się na tym zastanowić, ale schodów i tych wież, wiecie, właśnie ułożonych w spirale, to jest masakra. Musicie mieć bardziej różnorodne budownictwo, definitywnie. Nic dziwnego, że miasto pierdolnęło. Miasto z taką ilością spiralnych wież nie miało szans przetrwać. Czy to Layton? Czy to już pora naszego pana handlarza? O, creepy. Bardzo mi się podoba efekt niszczenia zjaw. Rozpadają się w bardzo satysfakcjonujący niebieski particle effect. O! Nie zblokowałem jednego. Zostałem w plery. Ty gnoju, chodź tu. Zemsta. O nie! Dobra, tego tylko sfrizowałem. Chodź tu, laserowy chłopcze. O Jezus, nie! Chciałem dobić tego strzelacza, ale tak się kurde stłoczyli wszyscy, że nie byłem w stanie go wyodrębnić. Chodź tu. Dobra, w końcu. Mucha została zniesiona. Now the rest. Bang! Poważnie? Poszedł synergy. Na górę. Poza zasięg większości wrogów póki co. Potem to nie będzie miał dań. Oj! Dla nich znaczenia, ale póki co, będąc w powietrzu, jesteśmy raczej bezpieczni. Specjal poszedł. Na przykład to jest taki właśnie dziwny problem tego systemu walki. To jest coś, czego nie do końca zrozumiałem do samego końca gry, ponieważ widzicie, możemy przeplatać ruchy między brońmi. Mogę rozpocząć kombo mieczem i potem kontynuować z młota i vice versa, i to się tyczy w sumie każdej broni. I teoretycznie powinien być w stanie też odpalić synergy atak między właśnie brońmi, wiecie, przejść z młota do miecza, po prostu z animacją i tak dalej. Ale to nie zawsze działa, zwłaszcza, że jest tam mechanika, okej, to był na przykład diamond, co dziwne. To co mówiłem, jest tam mechanika, gdzie wasze ostrze błyszczy, co jest waszym symbolem, kiedy, waszym momentem, waszym timingiem, kiedy odpalić specjal, prawda? Widzicie, teraz okej. To ta animacja przerobiłaby się w synergy atak, jeśli trwałaby walka i miałbym unity. Tak samo ta animacja. Widzicie, mamy wyskoczenie i to byłoby tą lodową falą uderzeniową. Ale już, kiedy chcecie przepleść to... Widzicie? Nie ma. A poczekałem na błysk broni. Zamiast tego, kombo się kończy. To jest coś, czego nie rozumiem. I to nie tak, że nie ma takiej mechaniki, bo ta mechanika definitywnie istnieje. Ale
Nie rozumiem, czemu niekiedy combo jest zgubione. W tym momencie nie jestem go w stanie wyklikać ani razu, ale gwarantuję wam, że ta mechanika tu jest, bo wielokrotnie przechodziłem między brońmi i odpowiem specjalne. O, niektóre właśnie z tych żył, które podnosimy, które niszczymy i podnosimy z nich elementy, są pułapkami. Żeby dostać naszą nagrodę, musimy najpierw zwyciężyć. I to też się liczy jako dwie dodatkowe walki, więc służą naszemu wynikowi na koniec gry i tak dalej, i tak dalej. O Jezu, muszę się wstrzymać. Hop. Poważnie, nie byłem dość... Nie byłem dość wysoko. Kamera totalnie wyjechała, ale to jest w momencie super nieistotne, bo całe powietrze zostało sieknięte lodową falą w uderzeniu z naszego miecza. Pięknie. Niektóre te walki dzieją się w tego typu pomieszczeniach i w tym momencie kamera i pomieszczenie z waszym większym wrogiem niż faktyczni wrogowie. Wiadomo, wrogowie jak to wrogowie tłoczą się, biją i w ogóle są nieprzyjemni dla oka, ale... To, że kamera potrafi wjechać w ścianę, albo wiecie, zawiesić się jakoś dziwnie, to jest gorszy wróg w tym momencie, dobra. Teraz to, co pamiętam, musimy się dostać na piętro. I tak, generalnie, póki co wiem, że super dużo fabuły tutaj nie ma, ponieważ no, nasze dwie bohaterki idą i zabijają, i szukają jakby, nie wiem, wsparcia, szczęścia, i wykonują swoją robotę jako po prostu Ashen Knights. Ale tak, to jest, wiecie, cisza przed burzą, fabuły w tej grze będzie całkiem sporo intrygi różnych stron działających po różnych stronach, czasami po swojej, czasami będą zmieniać strony i tak dalej, wiecie, będą się działy rzeczy, tak, więc spokojnie. Twierdzę, że ogólnie gierka ma strasznie właśnie fajny balans fabuły, bo nigdy ta fabuła nie jest na odpierdol. Ale też nie jest, wiecie, nie macie... jak w DMC Devil May Cry były rozdziały, gdzie w większości wolno się biegało i dopiero pod koniec działa się jakaś mega walka czy coś takiego, więc... Tego tutaj nie znajdziemy. Zawsze jest walka, zawsze jest eksploracja i między tym jest przepleciona fabuła. Nie przeczytałem, o co chodzi w wyzwaniu, to może być problem. Czy gdzieś będzie napisane... Okej, slay all enemies before time, each killed at few seconds. Dobra, czyli po prostu zabijamy bardzo szybko, jasne. I to jest ponownie nasza... To jest robota dla młota. Hup. W tym nawet nie ma się co bawić zbytnio kombosowanie. Po prostu podchodzimy i bijemy z młota, aż umrą. Sayonara, sucker. O, odsunął się. You bitch! Tak, niestety właśnie wadą ładnych specjali, wiecie, odpalanych sekwencją ciosów, które potem zabierają was do osobnej animacji, jest to, że bardzo często się zdarzy, że ta animacja zostawi was w totalnie nieprzychylnej pozycji. Up. Poważnie, czemu żeś odleciał? Dobra, nieważne. Zabiję twojego kumpla w zamian. A, najwidoczniej kumpel umarł, ewentualnie lud go dobiła. Easy peasy. Bardzo lubię tą arenę wyzwań. Przynajmniej wizualnie, ponieważ niestety jeśli chodzi o praktykę, to jest ona nie do końca, wiecie, wizualnie czysta, zwłaszcza jak walczycie właśnie z zjawami. To są niebieskie i wiecie, potrafią zmienić się w półprzeźroczyste. I nagle macie niebieską, refleksującą podłogę i nie widzicie wrogów. I to jest do kitu niestety. Definitywnie ta arena nie powinna używać jednej z głównych barw tej gry.
czyli ani czerwonej, ani niebieskiej. Aczkolwiek wiecie, wizualnie ładna, tylko bardzo niepraktyczna. Czy warto? Nie, nie warto. Jawnie nie chce mi się spadać, żeby zabrać te nieco niebieskich kryształków. O, Layton. I Corvo de Krug. I took a look ahead. I'm not easily frightened, but I doubt you'll survive. Perhaps this will help. A new weapon. I believe you've earned it. The Order of the Ashen Blade rewards its servants. I tak, generalnie tutaj dochodzimy do chyba jednej z moich większych problemów z tą grą. Ponieważ dostajemy dodatkowe bronie i to jest spoko oczywiście, ale problem polega na tym, jak dostajemy te bronie. Te bronie zawsze są nam super niezręcznie, w ogóle to jest świetny model, twierdzę, to jest cudownie wyglądająca rękawica. Te bronie zawsze są niezręcznie wciśnięte przez Laytona, który potem da nam jedyne wyjaśnienie, skąd ma te bronie, to że o tak, wyszedłem kawałek do przodu i zajrzałem do placówek zakonu w tym mieście, znalazłem nieco nieużywanej broni, więc stwierdziłem, że wam ją podam. I tak jest z każdą, no wybaczcie, z każdą bronią w tej grze, absolutnie. Zawsze jest to samo wyjaśnienie. Nigdy, wiecie, nie ma tego, że zasługujemy na coś. Co jest, wiecie, dla mnie zawsze bardzo dużą jakby podbudową, takim jakby, nie wiem, jakby to powiedzieć, budowaniem świata, budowaniem hierarchii, budowaniem lore'u w DMC, że nasze nowe bronie pochodzą z pokonanych wrogów. Wiecie, w piątce Nero ma tworzone Devil Breakery z elementów zabitych przez nas demonów. Dante musi pokonać przeciwnika i wtedy przeciwnik oferuje mu swoją moc, swoją, wiecie, formę broni. I to jest spoko, bo w ten sposób wróg uznaje siłę Dantego, przez co może mu służyć w wygodnej dla niego formie. I szkoda, że gra, która czerpie tyle inspiracji z DMC, nie ogarnęła tego jakoś lepiej. Może wiecie, bo okej, mamy póki co, że o, dwójka innych rycerzy tutaj przyszła, są tutaj dwie inne chimery. Może dać tych chimer więcej i po prostu znajdowalibyśmy ciała poległych, albo może gotów chimery zostały w jakiś sposób spaczone i kiedy pokonujemy daną chimerę, to zyskujemy jej broń. Wiecie, to było ciekawsze, a tak to niestety nigdy nie spodziewamy się nowej broni, gdzie wiecie, w DMC wyznacznikiem nowej broni jest walka z bossem. Jeśli walczymy z bossem, dostajemy nową broń. To jest jasne. Tutaj tego po prostu nie ma. Po prostu nagle trafiamy na Laytona, który akurat ma przy sobie broń i nam ją daje, bo jest kutasiarzem, ale najwidoczniej na tyle miłym kutasiarzem, żeby zarzucić nam nowe narzędzie mordu. Bardzo ładna rękawica. Dobra. Przegadajmy go. This place is littered with all sorts of contraptions. Ildin was the commercial heart of the Holy Kingdom of Kadas. People, goods, money. They had to devise new ways to move them in, out, and across the city. It saddens me to think that all went lost. Who knows? The bay won't go anywhere once this is over. Someone else may even reopen the trade routes. Unless this is the end of the world, that is. Czyli tak, Ilden jest wyjątkiem, to nie jest normalny stan tego świata, to nie jest to, że mamy te wszystkie urządzenia, nieco wiecie, steampunkowego shitu, jakieś właśnie zębatki, mosty rozkładane, składane, windy i tak dalej. To nie jest norma w tym świecie, to Ilden jest bardziej zaawansowane przez to, że było źródłem, było głównym miastem kupieckim, przez co dużo osób z różnych zakątków świata przyjeżdżało tutaj, dokładało swoje 3 grosze i przy okazji potrzebowali jak najbardziej sprawnych metod na przemieszczanie dóbr po mieście i stąd te wszystkie wynalazki. We've
so monstrous that the Shaper... Do we have to listen to the whole sermon? You can die a miscreant if you like. But remember, please maintain a strong bond with what lies beyond the veil. You won't be able to see them with your good eye, let alone hit them. Luckily enough, we are more than human. I tak. Zwykli ludzie nawet nie mają jak walczyć ze zjawami, co jest, wiecie, przerażającą opcją, bo te zjawy najwidoczniej przedostają się non-stop przez jakieś tam drobne szczeliny w zasłonie i sam kontakt zwykłego człowieka ze zjawą niszczy go, a oni nawet nie mogą się w żaden sposób obronić, bo zjawy przenikają przez ściany, przez obiekty i osoby nie będące chimerami nie mogą nawet takiej zjawy dotknąć. Więc to jest przerażająca wizja. No dobra, mamy trochę kasy. I tak, od razu mamy rękawice. I teraz tak, co by tu kupić? Ogólnie rękawica, przez to, że jest jednocześnie tarczą, ma też kontrę. Ta kontra nie jest zbyt dobra, niestety. To nie jest zbyt dobra kontra. Widywem lepsze. I tutaj w przeciwieństwie do młota, którym najfajniej się klika podstawowe ciosy, chyba warto wziąć faktycznie wszystko. Tak, to jest oczywiście odpalenie. To jest odpalenie specjala naszego Synergy Strike, więc to się przyda. Uppercut, no mnie nie stać, to mnie nie stać. O, świetnie, na izbie nagle nie stać, wybornie. Świetnie. Trzeba było wziąć te kryształki, które minęliśmy, chociaż one były akurat chyba niebieskie. Dobra, myślę, że ogólnie rozwiniemy sobie dziewczyny i potem zakończymy odcinek, bo on już troszeczkę trwa. Stasis. Dobra. Ogólnie to drzewko, ta sekcja drzewka jest związana ze Synergy atakami. Warto to rozwijać przez cały czas, ponieważ Synergy ataki są waszą kartą atutową, więc chcecie, żeby jak już to odpalicie, jak już macie spełnione warunki, żeby to zrobiło jak najwięcej dla was. Okej, okay, to się przyda. Zabijając wrogów, entropia lód będzie malała. Powiększenie zasięgu. Okej, okay, to swego czasu też weźmiemy. Co my tu mamy? Ogólnie to jest taka strasznie dziwna rzecz, ponieważ mamy różne typy wrogów. Mamy low class, medium class i high class. Gra nigdy zbytnio nie określa, nie potrafi zbytnio rozróżnić, którzy wrogowie są którą klasą, a przynajmniej ja jakoś nigdy się na tym zbytnio nie skupiałem, więc po prostu ulepszamy to, żeby moce lód działały lepiej i tyle. Anyway, dobra, to tyle. O, jak widzicie, czwarte drzewko na dole jeszcze nie jest otwarte, to wszystko w swoim czasie. Pożegnajmy się z Laytonem i tak, mamy naszą pierwszą broń. Mamy rękawice. Bardzo fajna rzecz, każdy atak można ładować. Definitywnie jest tutaj feeling rękawicy, które mamy przeważnie w DMC, czy to Beowulfa, czy to Gilgamesha, czy to... O Jezu, Briala. Nie Briala. O mój Boże, zapomniałem się nazwać rękawice z piątki. Nieistotne, pewnie coś mi potem przypomni. W każdym razie jest tutaj definitywnie feeling rękawicy z DMC. Przez to właśnie ładowanie i przez to, jaki ogólnie zasięg ma i do czego się nadaje. Ale no niestety, chyba ogólnie bardziej przeszkadza mi to, że rękawica jest jedna, przez co Briar niezręcznie walczy jedną ręką. I to chyba głównie animacje tutaj przeszkadzają w tym wszystkim. Ale tak, animacje ładnie tutaj śmigają. Ogólnie właśnie nie kupiłem kontry. Nie kupiłem kontry, ale można nią kontrować. Kontra nie jest zbyt imponująca, ale no cóż, nie każda gra musi ją mieć dobrze zrobioną. Anyway, tutaj zakończymy. Layton oznacza koniec odcinka w tym konkretnym przypadku. W innych przypadkach nie. Więc tyle ode mnie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie plutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Solstice u mnie na kanale. Pa, pa!